Stawię ją. Siup. Czy ja mogę oglądać live'a, czy nie? Tak, tak, tak jak najbardziej. I ja ci już tutaj również tego uruchamiam, proszę. O. Kibicują, dobrze, kibicują. I tak, to już będziesz czat widział. Tutaj zresztą z drugiej strony będziesz widział jeszcze więcej tego czatu. Więc tu już wszystko możesz oglądać w razie czego. Dobrze, niech kibicują, dobrze jest. Także moi teraz... drodzy, Smoczy Skarbiec to teleturniej stworzony specjalnie dla właśnie widzów kanału razem z Bonkolem, który właśnie wygrał dzisiaj naszego, nasze starcie streamerów. Będziemy dać wam możliwość wygrania jednej z następujących gier. I zresztą nie tylko, ale no. Payday 2, Witchit, Vampire Survivors, Dead by Daylight, The Survivalists, Oxygen Not Included, Hollow Knight, Outer Wilds, Phasmophobia, Resident Evil Village, Subnautica, Cyberpunk 2077. To nie jest do końca gra, ale jest to coś, o co warto walczyć, wydaje mi się. Może no, się Cyberpunk nawet z tego... nie jest grom. No wiem. Ja myślę, z projektem Alpha. Tak. Red Dead Redemption 2, Baldur's Gate oraz tradycyjnie już od poprzedniego starcia gra wyboru wygranej osoby. A, to spoko. Także gra polega na tym, czy nasz konkurs właśnie dzisiejszy, Smoczy Skarbiec, polega na tym, że poprzez różnego rodzaju mechaniki będziemy usuwać właśnie kolejne boksy z tych 16 tutaj, które właśnie widzicie i ujawniać gry, które kryły się właśnie pod spodem. Aż zostanie tytuł, który rozdamy wam właśnie giveawayem. Aczkolwiek dzisiaj również mamy do wygrania jeszcze dwie nagrody ufundowane przez SPC, ale do tego dojdziemy na końcu, więc nie będę teraz jakby spoilował, ale dzisiaj... Tak, ale dzisiaj będzie trzech wygranych ogólnie. Skończcie już kibicować na tym czacie, bo głupio, teraz już wygrałem, dobrze, teraz kibicujcie samemu sobie, bo teraz to wy w sumie od was zależy, jakie nagrody dokładnie, będą. Dokładnie, dokładnie tak. Także ja tutaj już przygotowuję naszą clickmapę. I ogólnie właśnie clickmapa polega na tym, że ja tutaj za chwilkę właśnie odpalę plugin, a wy będziecie mogli klikać właśnie na jeden z tych 16 boksów. Możecie klikać ile razy chcecie ogólnie, nie ma limitu. No i po 40 sekundach, jak właśnie to, co zostanie przez was wybrane, jakby co klikamy tylko na boksy od 1 do 16, to będziemy tego, ten boks właśnie ujawnimy i usuniemy z gry. Także zachęcam, zapraszam, można już w tym momencie klikać. Czekaj, a u nas się za chwilkę, pojawi, o widzisz, dobra. Tak, już powoli dobra. Widać. Cóż za niespodziankę, klikają na nas. Okay, od razu mówię, dobra. Że klikanie na nas nic nie da, nie usuniemy się z tej gry. Zresztą jeśli byśmy się usunęli z tej gry, to wy byście swoim nagród. Na środek, musicie klikać na środek. Na środek boksa, tak. Przede wszystkim, jeżeli, musicie mieć. Czy jest jakaś z tych gier, której jeszcze nie grałeś? Słuchaj, Payday super gra. Była w wielu promocjach, była na wielu platformach. Witchit super ekstra, polecam. Bardzo często graliśmy z widzami, jak tam ona była w Alfie czy w czymś. Mm-hmm. Vampire Survivors, w to tylko nie grałem, ponieważ to miał duży hit. To był duży hit był, ale ja wtedy jakoś stwierdziłem, że na taki hipster będę, a ja w to nie będę właśnie grał. Rozumiem, wiem o co chodzi. Dead by Daylight, no to wiadomo, poczekaj, to jest poczekaj, moje ulubione. Poczekaj, poczekaj, bo już 40 chyba sekund minęło. 17% tak, jest. 17% na numerze 7, moi drodzy, więc usuwamy naszą clickmapkę i pod numerem 7 kryje się... Outer Wilds! Moi drodzy, usuwamy Outer Wilds. Powiem tak, Outer Wilds jest specyficzna. To jest. Też... Nie każdemu by się spodobało. O, może jeśli ktoś lubi Space Exploration, to jest bardzo fajne, mi się wydaje. Ale tak, ja chyba też wolę wolałbym jakoś tego, nie wiem jak to inaczej nazwać, coś, co ma określony cel, o tak powiem. Nie wiem jak ty. Wiesz co, ja lubię sandboxy, Ja po prostu lubię się bawić i nie muszę mieć fabuły, wręcz przeciwnie. Znaczy nawet nie chodzi o fabułę, tylko chodzi bardziej o cel, ale tego. Dobra, to damy, jako że widzę, że lubicie klikać, to klikam, dam jeszcze jedną clickmapę, to możesz dokończyć, Wąkol, pierwszą kolumnę, jak tego. Dead by Daylight mówiłeś, że bardzo lubisz, tak? Survivalist, bardzo fajna gra The Survivalist. Graliśmy w jakiejś becie i alfie zamkniętej, pokazywałem ją. To jest gra o to jest w ogóle Team 7 to wydaje, od Wormsów. 17. Który...
Team 17 i oni generalnie zrobili to coś tak jakby Don't Starve, tylko w stylistyce innej gry oni też bardzo podobną zrobili, tak jak Prison Architect, nie? Mhm. Czyli taki troszkę pixelarcik, bardzo fajny taki, to ja bym to nazwał taki Rust albo Don't Starve, tylko trochę inny. Czy mi się wydaje, no, że było pokłosie ogólnie już The Escapistów, bo właśnie najpierw był Prison Architect, później byli Escapists, a później właśnie był The Survivalists. To są sami twórcy. Tak, tak. Mhm. I to na tym silniku samym jest. Tylko to, co mi się nie w Survivalist nie podoba, że tam bardzo mały ekwipunek i to tam trzeba było nosić. Ale dobra. Oxygen Not Included. Bardzo fajna gra na wiele godzin. Potem Polacy zrobili, że tak powiem, kopię tego i to jest Hell Architect, gdzie się piekło projektuje. To jest po prostu kopia Oxygen Not Included, okay. Ale po prostu piekło sobie robisz. No i Hollow Knight, gra, którą doskonale znam, ale nigdy nie grałem, ale ona jest zachwalana i przede wszystkim na Switchu to ją kochają gracze na Switchu. No to ten. Ja akurat Hollow Knighta właśnie przyszedłem i bardzo czekam na drugą część, bo bardzo mi się podobała. Numer 11, moi drodzy, ma 17%, właśnie wybraliście numer 11 do usunięcia, więc sprawdźmy, pod numerem 11 kryje się Cyberpunk 2070. Yeah. Może ty wybierzesz teraz następną grę do usunięcia. No bardzo chętnie. Ja po prostu jedynkę, tak zwyczajnie, bez żadnego, ani nie znaczy ta liczba, ani cyfra, ani nic dla mnie, po prostu jedynka, bo taka mała, bo to takie, nie wypada, okay. Żeby była do końca. Dobrze, no to w takim razie usuwamy jedynkę. Pod numerem 1 kryje się... Wybór graczy. Szkoda. No, niestety. Także ja od razu mówię, że jakby ja wszystko to zawsze robię randomizerem, więc to nie tak, że tutaj specjalnie ukryłem. Już tak chyba Nitek tak właśnie kombinował ogólnie, wiesz, kiedyś jak tutaj właśnie był. Że, a nie, to na pewno tu już nie wiem, bo na pewno bym czegoś tam nie zrobił, no nie? Ja właśnie mówię, to jest całkowicie randomowe. Także, przykro mi, niestety nie będziecie mogli wybrać waszego tego. Okay. Dobrze, czaty. Pierwsza osoba, która odpowie mi na następne pytanie, będzie mogła wybrać coś do usunięcia. I oczywiście mam na myśli boksik, nie streamera. Włosy. Moi drodzy, gdzie znajduje się wulkan tarczowy o nazwie Olympus Mons? Na Marsie, tak, Valzion, bardzo dobrze. Na Marsie znajduje się Olympus Mons. Także podaję proszę numer boksika, który chciałbyś usunąć. Numer 3. Pod numerem 3 kryje się... No niestety... Niestety, trzymam tę flaszkę od tak dawna i do tej pory nie mogę jej rozdać. No jakby ludzie nie, po prostu nie chcą jej dostać, no nie chcą, no. No i cóż. Sorry. Nagroda główna właśnie poleciała, tak, dokładnie. Co byście narobili, powiedzcie mi. Dobrze. Trzeba było fajnie brać. No nie? Dokładnie. Moi drodzy, lecili nas na click mapą w takim razie. Klikajcie proszę na boksik, który chcielibyście usunąć z gry. A, klikamy. Dawid, z pozostałych rzeczy, które zostały po prawej stronie, w co już grałeś? Fasmofobię raz zagrałem, ale nie gram w to, bo po prostu ja nie lubię horrorów. To druga rzecz to samo, nie grałem w ogóle, bo nie lubię horrorów. Chociaż to taki, no tam, parę momentów, to jest takie bardziej psychologiczne, no takie. No ale fajnie wyreżyserowany jest ten Village. Subnautikę grałem. Natomiast nie grałem ten Below Zero. Mhm. Ja jutro będę zaczynał dopiero Subnautikę. Red Dead grałem i nie ukończyłem, zarówno na PC-cie, jak i na Playu. Gdzieś tam do połowy doszedłem i po prostu jakoś tak nie wiem, bo on jest taki, tam jest inny klimat, to nie jest GTA takie dynamiczne, to jest takie, wiesz, tam trzeba się rozkoszować. To jest życie na dzikim zachodzie, tak. No. I to jest trochę inne, może nie za bardzo ten klimat dzikiego zachodu mi siedzi. No i Baldura ci powiem, ja jestem totalnie nie baldurowy, więc ja nie mam nawet wspomnień z młodości z Baldura, ale ja mam wspomnienia sprawę, że... jak najbardziej, ale w trójkę jeszcze nie grałem, bo i tak jakby nie jara mnie odpalanie, jak są jak jeszcze gra jest nieskończona, więc po prostu czekam, aż faktycznie skończą, żeby móc sobie zagrać. Dobrze, moi drodzy, 29% osób wybrało numer 15, więc pod numerem 15 kryje się... No, znikaj.
Witch It. Witch It. No to też. No, fajna gra, ale nie taka strata wielka jak w przypadku pozostałych nagród. Tak, dokładnie. No, najbardziej Witch It bardziej sobie można pozwolić niż na niektóre tytuły, które fajnie byłoby wygrać. Ale ja właśnie też Witch It bardzo lubię. Też grywałem nieraz z moimi widzami właśnie i w ogóle naprawdę im więcej w ogóle osób tam jest, tym lepsza jest rozgrywka i naprawdę serdecznie polecam, jeśli ktoś tej gry jeszcze nie zna. Tylko trzeba oczywiście znaleźć do tego ekipę. Dobrze, Dawid. Może usuniesz jakiegoś boksika. Może tym razem nie trafisz w najdroższą grę. Ja bym chciał usunąć z tej sceny boksik, który ma podpis Magnus. czekaj. Otóż nie. Dobrze. Słuchajcie, ja chcę wytestować tylko jedną rzecz, bo ty mówiłeś o Nitku, który tam próbował rozkminiać. Tak. To ja rozkminiam, że może zagrałeś tak zwaną reverse psychology, że szóstka jest w kształcie smoka, bo ona jest prawie jak ten smok. I usuń szóstkę. I tam, jak tam będzie Baldur, to znaczy, że się wszystko zgadza. Okej, szanuję te rozkminy jak najbardziej, dobrze. Także pod numerem 6, mój drogi, kryje się Red Dead Redemption 2. Byłeś blisko. Ale usunąłeś po raz kolejny jedną z najdroższych gier. Dobrze, niech się uczą grać też w niższe, w niszowe indyki, a nie tak, tam tylko w AAA. Nie, ja myślę, że każda z tych gier, które dzisiaj są do wygrania, jak najbardziej jest warta zachodu, więc również polecam. Dobrze, moi drodzy, w takim razie odpalam wam kolejną clickmapę i zapraszam, wybierajcie boksik, który chcielibyście usunąć z gry. O, ja kliknę w to. O, czekaj, już jest. Nawet klikam. Kliknąłem, ale nie powiem wam co, żeby nie za tutaj. Słyszałeś o tym, jak Seto wziął udział w tym, w skarbcu ostatnio? Na pewno działa, bo nie widać. A jest, teraz działa, dobra, teraz działa, dobra. Co? Jak Seto wziął udział. To było w jakimś w ogóle w top owocu. Tak. Z szansą chyba niecałe 2% właśnie trafił akurat pierwszą tą. Także to było w ogóle... Miał tak tyle szczęścia w tym po prostu, w tym odcinku. Znaczy, oczywiście miał dużo również umiejętności i wiedzy, ale nie zmienia to faktu, że szczęście również jest tutaj potrzebne. Co zresztą widzieliśmy chyba dzisiaj na ruletce z tym twojej z MKR-em. Dobrze, stop. No, ruleta była też... No, zdenerwowałem się. 30% osób wybrało numer 9. Moi drodzy, pod numerem 9 odrzucamy dzisiaj... Payday 2! No i dobrze. Świetna gra. Dużo ludzi już ma to w bibliotece też, tak, pewnie, dokładnie. Bo to już starsza gra, więc myślę, że też nie było czasami bardzo. Właśnie nawet w darmówkach, z tego co pamiętam, na jakichś weekendach, czy tam właśnie gdzieś podstawkę można było dostać za free, także ogólnie ten, można sobie sprawić. Dobrze, moi drodzy, na czacie, kto mi pierwszy napisze, jak nazywa się pochodzący z Hiszpanii napój z czerwonego wina i świeżych owoców? Jabol. Sangria, bardzo ładnie, messorgrim.pl. Byłeś pierwszy, więc wybierz proszę boksik, który chcesz usunąć. Maryna też dobre. 13. Dobrze. Usuwamy 13 na ten z polecenia messorgrim.pl. I jest to Subnautica. Niestety. Też dość... No, wartościowa gra, zresztą jak każda z nich, ale no jest ciężko, powiem szczerze. Do tej pory miałem akurat takie, no nie wiem, czy nazwę to szczęściem, czy po prostu taki akurat motyw, że zawsze najpierw odpadały raczej te właśnie gry tańsze z lewej strony, a te droższe zostawały, a tutaj nagle niespodzianka, faktycznie prawa strona była już cała wyczyszczona. Dobrze, więc lecimy następną clickmapą, moi drodzy. I wybierajcie, proszę, boksik, który chcielibyście usunąć z gry. Dawać boksa. Wybierajcie. Podpowiem wam tak. Musi być to najlepiej parzysty. A mi się herbatka skończyła. Może ten? I co, jak będzie jedna gra zostanie? No wtedy wylosujemy jednego z czatu, na przykład ciebie, i ty będziesz musiał po prostu sobie ją kupić.
Nie, nie, nie sobie, nam. To właśnie ten nam dopiero kupuje czat. Dokładnie. Znaczy no, będzie musiał nam ją kupić po jednej egzemplarzu i będziemy w nią grali później, nie? Dokładnie, ale jakby wy wygrywacie wtedy możliwość, to jest taki prestiż, no nie, że to dzięki wam, że to dzięki wam właśnie gramy w tym momencie w tę grę. Ja jestem pewien, że wielu deweloperów byłoby wam bardzo wdzięcznych za to, także wiecie, o co chodzi, no. Dokładnie. Dobrze, czas minął, moi drodzy, i 39% osób wybrało numer 5. A to znaczy, pokaż, że pod numerem 5 kryje się i usuwamy Oxygen, not included. Już Baldur's Gate, tak? Już. Widzicie, jak wam Dawid życzy? Widzicie? Tak, życzę wam, żeby odpadł Baldur. Dobrze wam. Żebym się teraz nie pogubił, bo już parę razy mi się zdarzyło. Poczekaj. Tak, dobrze. I tak, dobrze. O, patrz, widzisz Oskwinę, Samiera, Magnus ma 6 literek, Bąko ma 6 literek, więc pod 12 jest Baldur. Dobrze, Dawid, może chciałbyś usunąć w takim razie kolejnego boksa? Nie, ale ja nie będę usuwał boksa, ale oho, uwaga. Dam taki challenge, dobra? Dawaj. Patrz. Kto pierwszy na czacie odpowie na pytanie? Uwaga. Co? I gówno to jest dobra odpowiedź. No i to może wybrać. Damian, jaka to... Jezus. Dawaj, jakie? Damian, jaki ten? Dawaj. Numer. Bo był temat sików, to tak, jeszcze kupię. Właśnie miałem mówić dokładnie, mówię, że już mieliśmy tego. Musimy skompletować, to nie można tak zostawiać, wiesz. Damian, jaki numer? Wybieraj. 10 wywalamy i Bąkola za tę zagadkę. Dobra, dawaj tę dziesiątkę. Dobrze, pod numerem 10 kryje się Baldur's Gate 3. Niestety, moi drodzy. To jest czyścicie... wina Damiana. Zacytowałbym takie hasło dla widzów Jasia z Army. Pamiętacie, co z Damianem zrobić? No, ale lepiej nie piszcie tego, to jest taki żart, to jest tak, nie piszcie tego. Także, niestety, Baldur's Gate 3... sadly odpadł dzisiaj. Także lecimy, moi drodzy, na następną klik mapę. Możecie klikać w którejś z pozostałych boksów. Mamy 2, 6, 2, 4, 8, 12, 14, 16. No i po co ci to, Damian, było cały czas to z siebie leje. Całe piekło. Cały czat, jeszcze po pierwsze, śmieją się, że napisał słowo na G, że o kupie myślał i jeszcze skasował najlepszą grę. No Damian jest przegrywem tego, tak dzisiaj. Damian, tak się nie robi. No to wiesz, to jakby wkopałeś go, to masz, no nie? To zagadka była zła, jak podwozie. I tory też były złe, dokładnie. A widzisz, zagadka rozwiązana. Damianowi się nie podobał Baldur, słuchaj. To był człowiek, który celował w tę grę. Jaka jest twoja ulubiona postać, Dawid, z Dead by Daylight? Ulubiona postać? Surf, oczywiście. Ze surfów? No Klaudetka, killerze... bo ją się ma najdłużej, a z killerów? Nie, myślę, o killerze za chwilę, poczekaj chwilę, bo to jest szerszy ten. Póki co zakończmy tutaj 41% na 12. 16. Dawaj. Nie, 12. 16. A ile tam jest procent na 12? 41% na 12, 35% na 16. No bo masz, oni mieli oskwinę 6 liter, no dobra, widzę. Dobrze, także pod numerem 12, moi drodzy, kryje się Hollow Knight. Bardzo fajna metroidvania, platformówka, polecam. Tak, dobrze. Im mniej jest tych, tym bardziej się stresuję, że odsłonię to, co powinienem i tego seta już mi się tak właśnie zdarzyło, między innymi seta, bo nie tylko z nim i wtedy rozdałem dwa razy więcej. Dobrze, ja odpalę jeszcze jedną klikmapę, moi drodzy. I teraz właśnie, Dawid, a killer? Jaki jest twój ulubiony killer? Słuchaj, no kurde, killer jest jeden, to wiadomo. Killerów nie może być dwóch. Czekaj, nie zgadnę. Myers? Nie, nigdy. To jest najgorszy killer. No bo jest nudny, bo chodzi z tym nożem i tak ciągle. Nie, ja wiem, oczywiście, ale najbardziej przerażający według niektórych.
Według mnie najlepszy killer w Dead by Daylight to jest killer, w którym można się wykazać właśnie umiejętnościami. Swego czasu podobał mi się bardzo Wieśniak, bo trzeba umieć z nim bardzo dobrze kierować, kiedy się rozpędzoną piłą goni, ale jednak uważam, że po prostu Leatherface jest najłatwiejszą, najprzyjemniejszą postacią, żeby zacząć nim grać. Okej, okay. Ja najbardziej lubię Freddy'ego akurat. Nauczyłem się grać Freddy'im i bardzo lubię Freddy'ego. Dobrze? 58% moi drodzy, no numer 16. Jak sądzisz, Dawid, co to będzie? No, Dead by Daylight. Tak? Pod numerem 16, moi drodzy, kryje się małpa, czyli The Survivalists. Nie był to Dead by Daylight, niestety. Myślałem, że jak odpadł eliksir, to małpka w żabce to będzie stary. No, dobre, dobre. Monkey, where monkey z rana. dobrze, czat. Pytanko do was. Ile w popularnej dziecięcej zabawie miał dzieci ojciec Wirgiliusz? Wszystkie. Werkila! 123. Werkila, bardzo proszę, podaj jakiś boksik, który chciałabyś usunąć. Jest za dużo. Pół. Werkila usuwa numer 14. Pod numerem 14, moi drodzy, kryje się... Resident Evil Village! Wszystko idzie zgodnie z planem. Jakby... Nie wiem, co ja mam powiedzieć, no. Plan jest taki, żeby pod koniec każdy powiedział, nie warto było. Oj, zobaczycie, że będzie warto. To jest jeszcze, to nie jest jeszcze koniec. Dobra, Dawid, to jest twoja ostatnia szansa na usunięcie boksa. Jest godzina 21:37. Nucąc o panie, to powiem 8, bo będzie następna 2:38, to 8. Poczekaj, bo usunąłem, dobrze, tak? 8, tak? Dobrze. Mhm. Pod numerem 8 kryje się... Fazmofobia. Mówię wam, zostanie Vampire Survivors i będzie jeszcze tak, że ja go wygram i jeszcze ja w niego będę musiał grać na live, bo nie grałem nigdy. Dobrze, jeszcze tak, to jest tak, dobrze. I teraz tak, moi drodzy, dam wam inną klikmapę w tym momencie. To będzie tak zwany poll. No. Czyli to jest, czy wybieracie boksik numer 2, czy boksik numer 4. Teraz klikacie na boks, jeden z dwóch, który chcecie, żeby został. Ten drugi usuniemy. Oho. Także na ekranie w tym momencie powinny pojawić wam dwa boksiki. Klikacie właśnie, który boks chcecie, żeby został. Żeby to właśnie był wygraną. Dawid, który klikasz? Weź i zasugeruj, no. Nie mogę właśnie mówić. Właśnie specjalnie nie zasugeruję, żeby nie było totalnie na mnie, bo potem jednak będę... Ja tu kliknąłem na jeden z nich. Podpowiem wam, kliknąłem na jeden w środek kółka. Czyli czy powiedz mi, czyli jeśli jak klikniesz na jeden, jeśli ja kliknę na drugi, to znaczy, że będzie inny niż ten, co ty kliknąłeś? Powiem nawet, że jest to... można tą liczbę podzielić przez dwa nawet. Jest parzysta. Jest to liczba pierwsza również, tak? Jest cyfrą. Jest cyfrą, kurde, no, faktycznie. Tak, ja mam ogólnie taki motyw, wiesz, u siebie, że czasami jak daję na przykład ludziom jakieś ankiety, czy coś w tym stylu, na przykład co chcieliby zobaczyć na streamie, albo właśnie, żeby wybrać coś właśnie między jednym a drugim, to prawie zawsze mam pół na pół i w tym momencie widzę, że czat próbuje zrobić dokładnie to samo. Czat, macie jeszcze 15 sekund. Powiem tak, pod czwórką jest Dead by Daylight. dobra, także... 3... 2, 1, stop! No. Patrz! Ja pierdzielę, rzutem na taśmę, ty! Co oni zrobili? 4 to jest to, co wybraliście, 2 to jest to, co odrzucamy. Close. To gratulacje, będziecie mieli Dead by Daylight teraz, macie. Czyli najpierw zobaczmy to, czego nie wygraliście, moi drodzy. Nie wygraliście, uwaga, uwaga, uwaga. Dwójeczki, czyli Vampire Survivors. Co oznacza, że Dawid miał rację i pod numerem 4 kryje się Dead by Daylight.
Ja do tego... To jest jakiś chyba znak, bo widzowie u mnie ostatnio cały czas narzekali, że coś DBD nie ma, że coś DBD no. nie ma. Także będzie do wyboru, znaczy do wyboru, do wygrania właśnie tego, Dead by Daylight. Ale słuchajcie, i w tym momencie właśnie wchodzimy z motywem naszego sponsora. Ale nie, może za chwilkę. Nie, za chwilkę, jeszcze nie. Najpierw zrobimy sobie, moi drodzy, giveawaya. Zrobimy giveaway'a, za chwilkę właśnie będziecie mogli się do niego zgłaszać i będziecie dokładnie wiedzieć, o co chodzi. Okej. Dobra, 3, 2, 1, start. Wykrzyknik ticket spacja max, albo ticket spacja 10, albo day spacja 10, albo day spacja max i tak dalej. Możecie się zgłaszać właśnie do naszego giveaway'a. O, max. Damy wam 3 minutki. No, oczywiście suby nie mają tutaj tego, nie mają tutaj przewagi, wszyscy zaktywani równo. Ja tylko sprawdzę, czy Seto się zgłosiło, żeby go usunąć w razie czego z listy. Usuń. Dobrze, ustalmy, że jeśli Seto wygrywa dzisiaj, to lecimy dalej, losujemy dalej, tak? Ale rzuciłem, to nawet nie trzeba ustalać, to tak po prostu będzie. Manciki, muszę to sprawdzić. Oj, Kamil. Okej. Okay. 664 tikety kupione, 86 osób wzięło udział. O, już więcej. A dopiero pierwsza minuta, jeszcze mamy 2 minuty, moi drodzy. Kupujcie tikety, idzie sroga zima. Ja to sobie przy okazji posprzątam. A w ogóle, Dawid, jeśli chodzi o DBD, to wieloma killerami grałeś? Jeszcze raz? Wieloma killerami grałeś? Ja powiem ci, że jakimiś, nie wiem, trzema chyba. Wszystkich mam kupione. Znaczy, ja też mam wszystkie kupione, ale grałem jakimiś trzema, czterema, jakoś ciężko mi się przekonać, żeby tego. Wszystkimi grałem. Ale najcięższa jest pielęgniarka, bo pielęgniarka jest najbardziej... Znaczy, ją teraz wycofali, ją chyba przywrócą. Właśnie wycofali? Znaczy, w sensie, wiesz, tam jest coś takiego, że ona jest niby niedostępna, bo ją naprawiają, o, coś takiego. A, w ten sposób, okej. Okay. Tak, mam mapy, kilka mapek od już chyba kilku miesięcy. Już jest znowu? No, to jest. Ja pamiętam, że chyba tą mapę z Resident Evil, zdaje się, wyłączali i włączali tak co chwilę. I Coldwind Farm, nie wiem, czy już jest skończy, tak, czy nie. Tak, już jest nowa była chyba, ale no. Nie wiem, czy ją wróciła do wyboru. Jest okej, no DBD jest spoko. Podobno jest ta wersja mobilna, która jest taka chińska, koreańska, ale ona jest podobno, nie ma zbyt dużo wspólnego z tą PC-tową. No. Ja bardzo lubię DBD, ale powiem szczerze, że jeśli mam do tego ekipę, bo z randomami w internecie to jest tragedia. Każdy ciągnie w swoim kierunku i ciężko ogólnie się z tego cieszyć, jak przez całą grę, wiesz, skupiasz się na tym, żeby naprawiać te generatory i raz cię killer złapie i się okazuje, że nikt cię nie podniesie, bo tylko będziesz wisiał. Tak. No, to trzeba trafić. Też jest takie coś jak w każdej grze, że... jest w każdej grze coś takiego, że musisz wyjść z jakiego to się nazywa, coś tam... No, Elo Hell, coś takiego, że wszyscy takie opiekła, no musisz wyjść z tej rangi takiej, która jest taka słaba, bo tam wszyscy słabi, jak się zgrałem i tam jest najwięcej troli, więc trzeba po prostu jakoś tak wyskoczyć z niego, nie? Przemóc się. Dobra, czy to już wygrało? Ktoś już wygrał? Już patrzę. Bo ja nie dobra, wiem, właśnie, czy to już tak, właśnie minęły 3 minuty, także 3, 2, 1, stop. Moi drodzy, mamy 103 osoby, które kupiły łącznie 767 tiketów. Mhm. No i cóż, losujemy teraz 3 osoby, które dzisiaj coś wygrają. Mhm. 3 osoby. No, osobą numer 1, która coś wygrywa, jest Durundurt. Czy Durundurt jest na czacie? Durundurt. Durundurt. Masz 10 sekund, żeby się zgłosić. Jest, dobra. Nie uciekaj nigdzie. Losujemy dalej. Frank Zappa 66. Czy Frank Zappa 66 jest na czacie z nami? Frank Zappa. Jest. Frank dobrze. Zappa. Również nie uciekaj i lecimy dalej. Osoba numer 3, która dzisiaj wygra, jest... Sakurcia-san. Czy Sakurcia-san jest z nami na czacie? Sakurcia-san.
Kurcia-san. Konbanwa, dobrze, super. Także, moi drodzy, to co się dzisiaj zdarzy, oprócz tego, że jest do wygrania gra, jest do wygrania również para słuchawek Viro 101M ufanowane z SPC Gira. To są takie pchełki również z mikrofonem i w ogóle, bardzo fajne. Sam mam taką parę właśnie do laptopa. Albo będzie do wygrania jeszcze klawiatura GK540, klawiatura mechaniczna RGB, również warta świeczki, że tak powiem. I zrobimy tak. Ja to chwilowo odłożę na bok. Pierwszą osobą, która dzisiaj wygrała, był Durundurt. I teraz tak, ja tutaj odpalam kamerkę. Mamy trzy kubeczki, słuchaj. Pod tymi kubeczkami kryją się postacie z Among Us. Jest impostor, jest czerwony i jest fioletowy. Impostor to jest gra, to jest Vampire, to jest Dead by Daylight. Czerwony to są słuchawki, a fioletowy to jest klawiatura. I powiedzmy tak, 1, 2 lub 3. Ja tę kamerkę troszeczkę przesunę. No. O, proszę bardzo. Także Durundurt, jeszcze raz. 1, 2 lub 3. Wybieraj. Paweł Kalini, ty wybierasz. Durundurt, 2. Pod dwójeczką, mój drogi, kryje się. Czerwony to są słuchaweczki. Durundurt, zajebiste słuchawki SPC lądują u ciebie. Napisz mi proszę później na tym, albo na Discordzie, albo na Twitchu bezpośrednio. To dostaję właśnie te słuchaweczki. Gratuluję, wygrałeś. Wygrał słuchaweczki, paczkę. Numer 2, Frank Zappa. Frank Zappa, tobie zostaje teraz numer 1 czy numer 2? To sobie zabierzemy stąd. Pytanie jest, musisz sobie odpowiedzieć. Dwa, tak? Dwójka? Musisz sobie odpowiedzieć, umówmy się, na pewno bardziej ci zależy na DBD. Czyli tak, jeśli tutaj jest impostor, to jest to DBD, jeśli tutaj jest fioletowy gościu, to jest to klawiatura. Jest fioletowy, jest to klawiatura! Słuchaj, fioletowy impostor, właśnie tylko fioletowy tego. Klawiatura SPC Gear GK540 ląduje do ciebie. Napisz mi później proszę na Discordzie albo na Twitchu, żebyśmy się dogadali co do odbioru. Co oznacza Sakurciasan? Dead by Daylight jest twoje. Tutaj właśnie po naszym trzecim był impostor. Yes. Największym wygranym jest Sakurcia-san, bo dostał najlepszą grę. Dokładnie, to jest fenomenalna gra. Także Sakurcia, napisz mi proszę na właśnie tego, na privie również i wszystko będzie dzisiaj rozdane. Ja wam serdecznie dziękuję za dzisiaj. Dawid, również dziękuję, gratuluję. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Zobaczymy się już wkrótce. Tak, zobaczymy się już wkrótce, gdzieś właśnie chyba w drugim tygodniu maja, zdaje się, na następnym meczu z kimś, kto wygra z meczu za tydzień, czyli z Anią albo z Seto. Więc będzie ciekawie. Z Kamilem to ci powiem, musisz mi coś zapłacić, żeby z nim wytrzymać. Z Kamilem to jest ciężki chleb. Spoko, postawię ci piwko u Jasia, jak będziemy już tam na miejscu. Dobrze. Także dziękuję ci w takim razie, Dawid. Dawid, czy chciałbyś wybrać, do kogo zrobimy rajdzika teraz na koniec? Ja nie mam pojęcia. Nie wiem, no. Jeszcze moja streamuje baba. Jakby tak? Co. Czyli co? Czyli to sake. Takie sake robi. No, można. Można. Dobrze. Na przykład. A, bo nie wiedziałem, bo myślałem, że ty jeszcze będziesz sobie streamował. Nie, ja już na dzisiaj kończę, właśnie dzisiaj jest tylko i wyłącznie starcie. A ja w sumie wcale jest 22, ja dopiero teraz wstanę od 13 od kompa. No ładnie. Będę uciekał. To w takim razie życzę wam miłego wieczoru. U mnie na streamie się widzimy jutro rano. Do Magnusa tu followy zostawcie, bo już dużo dziś poszło. I widzimy się następnym razem. Mam nadzieję, że fajnie spędziliście wieczór. I pa, pa.